Cześć, tu Ernest. Przedwczoraj do gry weszła misja, dzięki której można odblokować dodatkowy styl do jednej z postaci karnetu bojowego. To bardzo ładny nowy styl do samej postaci, jej zbieraka i plecaka. Ale to nie wszystko. Fortnite dało znać, że ta misja to dopiero pierwszy tydzień wyzwań do grywki. To oznacza, że aż do startu nowego sezonu będą wychodziły takie nowe misje. Jestem ciekaw, co przygotują jeszcze twórcy gry. Ja bym chciał zobaczyć fioletowego kiśla. A wy macie jakieś pomysły? Niektórzy doszukują się podobieństwa logo tego nowego fioletowego stylu do latającej wyspy z kostką Kevina z szóstego sezonu. Kevin dalej jest częścią świata Fortnite, więc może rzeczywiście te nowe style będą w fioletowym kolorze i fabularnie powiązane z Kevinem. Dalej w temacie skinów to już ostatnia szansa na zakup pakietu Polarnych Legend. Prawdopodobnie już jutro, 13 stycznia, pakiet Polarnych Legend zniknie ze sklepu. Na zawsze. To jest jeden z tych pakietów, który nie wróci do sklepu. Dlatego podkreślam, że to ostatnia szansa. Pakiet startowy za to będzie w sklepie prawdopodobnie do 11 lutego, czyli przez kilka dni po starcie drugiego sezonu będzie jeszcze w sklepie. Na światło dzienne wyszła też informacja na temat nowego trybu, który wkrótce może pojawić się w grze. Na ekranie są teraz różne zdjęcia wykopane z plików, powiązane z tym na ten moment tajemniczym trybem. Z tego co wiemy wynika, że będzie to tryb przygotowany w trybie kreatywnym, jak na przykład tryb 2x2 z Halloween. Nie wiadomo jednak, na czym on będzie polegał. W Halloween była cała misja poświęcona trybom, które były stworzone w trybie kreatywnym, więc myślę, że w nadchodzącym tygodniu też coś takiego wejdzie do gry. Co ciekawe, ten nowy tryb ma być powiązany z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża, czyli organizacją humanitarną, której głównym celem działania jest pomoc poszkodowanym w wyniku konfliktów zbrojnych. Zobaczcie sami, ten budynek to właśnie główna siedziba tej organizacji. Fortnite na pewno coś przygotuje na ten szczytny cel, ale nie znamy jeszcze szczegółów. Na koniec mam dla was coś bardzo ciekawego. Jeden z pracowników Epic Games, Brett Payton, udostępnił 15-minutowy filmik, w którym to opisał swoją przygodę ze swobodnym spadaniem i szybowaniem w Fortnite. W tym filmiku wyjaśnił swoje osiągnięcia, ciekawostki oraz logikę stojącą za całym systemem szybowania w Fortnite. Krótki wstęp. Kiedy Brett zaczął pracować nad Fortnite, było tylko 3 animatorów na pełnym etacie, zajmujących się tym projektem. Ratowanie świata dopiero co wyszło i zaczęły się przygotowania do pracy nad trybem Battle Royale. Na start był potrzebny ktoś, kto zajmie się systemem szybowania. Do tego zgłosił się właśnie Brett, który przy okazji wspomniał, że nikt na początku by nie pomyślał, że Fortnite Battle Royale stanie się tak popularny jak dzisiaj. Nie dziwię się, takie okazje zdarzają się bardzo rzadko. A żeby taką okazję jeszcze udało się wykorzystać? No, ale przejdźmy dalej. Brett w tym filmiku opisuje, co powoduje, że szybowanie jest, jakie jest w Fortnite. Od momentu rozpoczęcia prac nad trybem Battle Royale do dziś trwają prace nad tym systemem. To fascynujące, jak dużo pracy w to idzie. Niby coś prostego zamieniło się w główne zadanie wielu osób, które wkładają w to swoje całe serce. Pojawia się tu wiele technicznych określeń na to, co się dzieje za kulisami. Ja pokażę wam kilka, moim zdaniem, najciekawszych rzeczy. Wart uwagi jest to, że na początku parasolka miała być podstawową lotnią w Fortnite, ale w pewnym momencie zdecydowano ją zastąpić modelem lotni, jaką znamy do dzisiaj. Dopiero pod koniec prac nad trybem Battle Royale, przed datą wyjścia, parasolka została wykorzystana jako nagroda dla osób, którym uda się wygrać mecz. Dalej, rzućcie okiem na tą lotnię. Jest to wczesna wersja lotni z eventu halloweenowego z 2018 roku, jeszcze zanim została zmieniona. A oto jak przygotowano animację kół. Jak widać, koła reagują na to, w jakim kierunku lecimy. Kręcą się do tyłu podczas lotu do tyłu, przyspieszają podczas lotu do przodu i tak dalej. Brett wyjaśnił, że oddzielne animacje do każdego z kierunków mogłyby dać dziwny efekt podczas mieszania tych animacji. Dlatego przygotowano jedną animację kół, gdzie non-stop w jednym tempie kręcą się do przodu. Aby dać efekt kół reagujących na ruch gracza, stworzono funkcję, która zbiera cały czas wkład gracza, a dokładniej to, w jakim kierunku leci. Jeśli swobodnie spada w dół, to leci normalna animacja. Animacja jest przyspieszana w momencie, gdy leci do przodu, a gdy leci do tyłu, wartości odpowiadające za prędkość animacji są na minusie, co sprawia, że koła zaczynają się kręcić do tyłu. Ten sam system został wykorzystany przy okazji tworzenia lotni Meduzy, która też zwalnia lub przyspiesza odpowiednio do ruchu naszej postaci, korzystając tylko z jednej, zapętlonej animacji. Ta funkcja działa też dobrze na mniejszych elementach lotni, na przykład na tych turbinach statku kosmicznego, a nawet do siły wiatru, od którego zależy, jak mocno drgają końcówki skrzydeł. Lotnia tego ptaka za to
została stworzona dzięki kilku warstwom animacji, które można połączyć w dowolny sposób. Jedna animacja to po prostu drgania piór, inna animacja dotyczy tylko chusty, a niektóre to animacje machania skrzydeł. Osoby pracujące nad lotniami mogą wykorzystywać te animacje na losowe okazje lub odpowiednio do tego, co robi gracz. Niektóre animacje, jak na przykład mruganie oczu, są widoczne prawie tylko w lobby, ale wszystko składa się w jedną, bardzo ładną całość. I to tyle z moim zdaniem najciekawszych fragmentów tego filmiku. Całość podam wam w opisie. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Bosie Bojowym!